Projekt, który analizujemy w przypadku miasta Turek, jest to projekt elektrowni gazowej, oparty o najnowsze rozwiązania technologiczne naszego inwestora. Jest to projekt, który będzie pierwszym tego typu projektem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Stąd jego strategiczne znaczenie dla polskiej firmy, która ten projekt w tej chwili analizuje. Jeżeli Państwo popatrzą na ten przykład jednej z elektrowni zbudowanej na terenie Japonii, te obiekty wyglądają zupełnie inaczej teraz niż elektrownia Adamu, którą macie tutaj Państwo w swoim mieście. Według naszych analiz podobną moc elektrowni można uzyskać na 7-krotnie mniejszym terenie. Także powinien być to obiekt cichy, ekologiczny, przyjazny dla ludzi. Tych obiektów funkcjonuje już kilkanaście w samej Japonii, w pozostałych państwach azjatyckich. Będzie to pierwszy projekt w Europie wykonany w tej technologii. Mamy nadzieję, że zostanie zrealizowany na tyle z powodzeniem, że będzie to stanowiło dalszej ekspansji zagranicznej naszego klienta właśnie stąd. Analizujemy w tej chwili trzy lokalizacje, Turek jest jedną z nich, stąd to spotkanie. O, i to akurat wyprzedziłem trochę faktów. To, co jest bardzo może istotne również dla Państwa, z tych trzech lokalizacjach, które w tej chwili analizujemy, każda z tych lokalizacji jest brana bardzo poważnie pod uwagę. Jeżeli zdecydujemy się na realizację pierwszego projektu w konkretnym miejscu, nie jest wykluczone, że również obok pierwszej elektrowni powstanie zakład produkcyjny, dostawca technologii dla konkretnej elektrowni. Także mówimy de facto o dwóch obiektach, o elektrowni jako takiej oraz o fabryce komponentów dla tej elektrowni, pozostałych elektrowni w Polsce, ale również jako bazy eksportowej dla tej konkretnej technologii dla naszego regionu, czyli Europy Zachodniej, Wschodniej, Centralnej i Bliskiego Wschodu. Harmonogram. Jestem wdzięczny za przegłosowanie zmiany porządku obrad. Będę tym bardziej wdzięczny, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na wstąpienie w procedury przetargowe. I tak, tu wcale nie chodzi o pieniądze, bo nie podejmujemy żadnych negocjacji, jeżeli chodzi o wysokość czynszu, który Państwo mają ustalone. To, co jest dla nas parametrem krytycznym dla realizacji tego projektu, to jest czas. Mamy ambitne zamierzenie, które jest naprawdę dzisiaj dość trudne do zrealizowania. Niemniej dokładamy wszelkich starań, żeby to się stało. Żeby projekt został zgłoszony już w przyszłym roku do rynku mocy. Na wiosnę rozpocząć już budowę elektrowni na terenie Państwa lokalizacji. Gdzie jesteśmy? To jest projekt. Spędziliśmy ładnych kilka tygodni rozmawiając z miastem odnośnie samej lokalizacji. Wybraliśmy z dostępnych terenów inwestycyjnych miasta Turek konkretną działkę, na której udało nam się wstępnie naszpicować, jak taki obiekt energetyczny mógłby być zlokalizowany. Mamy wstępne wewnętrzne obliczenia, które wskazują, że będzie możliwe wyprowadzenie mocy elektrycznej z tej konkretnej jednostki do systemu energetycznego, do PSM. Mamy wstępne kalkulacje po naszej stronie, że będzie możliwe doprowadzenie takiej ilości gazu, która nam będzie potrzebna do prowadzenia działalności. I myślę, że w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o moją prezentację, to jest tyle. Ostatni slajd jest slajdem dotyczącym listu intencyjnego. To, co może być dla Państwa ważne, podpisaliśmy w zeszłym tygodniu list intencyjny. Także mieliśmy okazję wizytować zarówno miejsce docelowej inwestycji, spotkać się z miastem, dyskutować o samym projekcie z przedstawicielami firmy Kawasaki, to jest akurat pani Noriko i pan Furuja. Dla realizacji projektu została spowołana specjalna spółka, która ten projekt będzie realizowała. To dzisiaj spółka w organizacji. Zarząd tej spółki będzie całkowicie japoński. Jeżeli Państwo wyrażą taką zgodę i dojdzie do podpisania umowy dzierżawy na 30 lat, pan Hama osobiście przyjdzie tutaj podpisywać tę umowę i on też właściwie swoją osobą i firmę będzie gwarantował realizację tegoż właśnie projektu. Ja mam pytanie do pana Bieli. Odnośnie, bo wiemy już, że to ma powstać na 7 hektarach, na ponad 7 hektarach i jest duża inwestycja miliardowa. Mam pytanie odnośnie mocy. Ile to pan przewiduje mniej więcej megawatów ta elektrownia ma mieć? Dziękuję. Ja powiem tak, nie mamy jeszcze ustalonej ostatecznej mocy tej jednostki. Wielkość maksymalna określona jest przez transformator, który pozostał po elektrowni Adamów, czyli jest to 600 MW. Natomiast będziemy patrzyli, jaka moc nam się na tej działce A zmieści, B zostanie zasilona gazem, bo musimy odpowiednią ilość paliwa zapewnić i co pokażą analizy finansowe i model finansowy.
na pewno mówimy o kilkuset megawatów. Ja mam takie pytanie, bo powiedział Pan o tym, że równocześnie rozważacie Państwo dwie inne lokalizacje ewentualne. I mam pytanie, jakby, co na końcu będzie decydować o tym, która z lokalizacji zostanie wybrana. No i pewnie to, co nas, by najbardziej interesowało, aczkolwiek domyślam się, że być może nie będzie mógł Pan udzielić odpowiedzi, jak nie wiem, czy procentowo, czy jakoś inaczej można ocenić szanse naszego miasta, zakładając, że rzeczywiście te wszystkie parametry, o których Pan mówił, zostały wyspełnione i jakby możliwość byłaby wybudowania takiej elektrowni. Jakie szanse ma nasze miasto rzeczywiście na wybór naszej lokalizacji na budowę elektrowni? Dziękuję bardzo. Jakby nie było priorytety miasto, które to byśmy tej uchwały dzisiaj nie było wywarło. Wszystko zależy na dzień dzisiejszy od Państwa głosowania. Jeżeli głosowanie wypadnie pomyślnie, to po tych rozmowach, w których jesteśmy już po wielotygodniowych rozmowach, to miasto Turek jest jedynym miejscem na dzień dzisiejszy z tego, co rozmawialiśmy na tą lokalizację. Dlatego tutaj nie może być tak, że podejmujemy uchwałę i gdzieś inne lokalizacje są rozważane. Po prostu na pewno pierwszą lokalizacją, która będzie miasto Turek, a co dalej firma Kawasaki będzie robiła, no to wiadomo, to jest ich decyzja z dalszymi lokalizacjami. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie Proszę, no przede wszystkim uspokoił mnie Pan, że nie doradzał Pan przy sprzedaży kopalni Konin i Adamów. Następna sprawa, chciałem zapytać już teraz takie bardziej techniczne. Gaz rozumie polski, ziemny, ile miejsc pracy, jakie zawody? No o zawodach, przepraszam, nie słyszałem. Ile miejsc pracy, to jest takie ile, kilkaset, kilkadziesiąt, może bardziej precyzyjnie. Jakie zawody, ile tych miejsc pracy? I jeszcze jedno pytanie, czy ta elektrownia może być wykorzystana do ogrzewania miasta? Dziękuję. To po kolei. Gaz na pewno z systemu, bo to podłączamy się do sieci przesyłowej Gaz System. Kto będzie dostawcą tego gazu do Polski w momencie, kiedy rusza elektrownia? Powiem uczciwie, nie wiem. Kończy się kontrakt jamalski, Amerykanie obiecują energię, podpisujemy kolejne kontrakty. Dostawy gazu na pewno będą. Kto będzie dostawcą tego gazu? Decyduje kontrakt zawarty w momencie uruchamiania elektrowni, a właściwie tuż przed nią. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, tak jak powiedziałem, jest to kilkadziesiąt osób. Ostateczna liczba będzie zależna od mocy zainstalowanej w danym obiekcie. I jak będzie to 200 MW jest to większa ilość, jak dojdziemy do 600, jest to trochę inna ilość. Jeżeli chodzi o kompetencje, pracujemy w tej chwili nad dokładnym zestawieniem, kogo będziemy poszukiwali. No, sama elektrownia nie jest dla Państwa doświadczeniem absolutnie nowym. Funkcjonowała elektrownia domowa przez wiele lat tutaj. Wierzymy, że bez problemu znajdziemy wykształcone osoby z miasta Turek, którym dostarczymy dodatkowe szkolenia, żeby mogły się w takiej elektrowni płynnie i bezpiecznie poruszać. Nie pamiętam, który człon pytania ewentualnie zgłosił. Czy można ją wykorzystać do ogrzania miasta? A, tak, tak, oczywiście, że tak. W pierwszej analizie, ponieważ macie Państwo już instalację GTQ, zakładaliśmy, że miejsca na dostawę ciepła nie ma. Druga rzecz jest taka, że z posiadanych przez nas informacji znaleźli Państwo złoża ciepłej wody, źródła geotermalne. W takim razie tym bardziej nie ma miejsca na dostawę ciepła. Natomiast gdyby taka możliwość po stronie miasta Turek się pojawiła, czy dla celów miejskich, czy dla celów przemysłowych, dozbrojenie tej technologii do produkcji również ciepła działa tylko na korzyść ekonomiki projektu, w przypadku każdego źródła skażonego. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie do Pana Wielki. Czy ta elektrownia gazowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców? Jest ona sytuowana bardzo blisko naszych osiedli. Wiemy, że mamy już taką firmę, oczywiście nie gazową, ale inną firmę, z której też również cieszyliśmy się bardzo. A w tej chwili, w obecnej chwili, mieszkańcy właśnie tych osiedli mają problemy. Także ja się pytam, czy będzie to uciążliwe, czy będą jakieś zapachy wydobywane z tej elektrowni. Bardzo się. Jeżeli chodzi o elektrownię, tego typu jednostki postawione są w kilku miejscach japońskich, funkcjonują między również terenami zabudowanymi przez zwykłe budynki mieszkalne. Na etapie już projektowania dołożymy wszelkich starań, żeby po pierwsze ten projekt był zgodny z decyzją środowiskową i to jest warunek oczywisty. Natomiast niezależnie od tego będziemy konsultowali sam projekt na pewno z mieszkańcami okolicznych budynków, na ile możemy przyczynić się, żeby projekt był jeszcze bardziej przyjazny. I teraz tak, jeżeli nie przeszkadzała Państwu funkcjonująca przez kilkadziesiąt lat elektrownia domów, pragnę zapewnić, że ten obiekt jest dużo ciszy, dużo bardziej czysty i ekologiczny i na pewno nie będzie uciążliwy wizualnie, bo w przeciwieństwie do płotni kominowych czy kominów, które widzicie przez okno, ci sami ludzie mogą zobaczyć las drzew, bo zobowiązujemy się posadzić je w linii drogi.
i wyciszyć dodatkowo obieg panelami akustycznymi. Także jeżeli nie przeszkadzała tamta elektrownia, nie sądzę, żeby ten obieg był zmianą na gorsze, raczej na lepsze. Co zadecydowało o tym, że akurat wybraliście Państwo Turek na lokalizację swojej nowej inwestycji? No, bardzo dobre pytanie. Myślę, jak zwykle w życiu, jest to splot wielu wydarzeń. Jest to splot prawdziwych informacji odnośnie polskiego rynku energii elektrycznej, czyli cała sieć przesyłowa energii elektrycznej i sieć transmisji gazu. No i to, co jest bardzo ważne, błyskawiczna reakcja pana posła Nowaka, który błyskawicznie zorganizował nam spotkanie naszego inwestora zarówno z prezydentem miasta Konin, jak i z burmistrzem miasta Turek, a później bardzo kreatywna i taka pomocna współpraca z panem burmistrzem i jego zespołem, żebyśmy, prowadząc różne rozmowy z różnymi miastami, doszli do przekonania, że to być może jest najwłaściwsza lokalizacja dla pierwszej, być może nie jedynej elektrowni w Polsce. Także jeżeli podejmiecie Państwo decyzję dziś o wydzierżawieniu tego terenu, to tak jak powiedział pan burmistrz, my jesteśmy zdecydowani ten obiekt tutaj postawić. Jedyny warunek dla nas ograniczający, właśnie warunki ograniczające, to jest pozyskanie wszystkich decyzji, które są formalne. Musimy je spełnić i musimy je pozyskać, żeby proces zacząć. I warunek ekonomiczny, musimy wygrać aukcję mocy w grudniu przyszłego roku. Jedno i drugie wydaje się wysoce prawdopodobne, inaczej byśmy tutaj nie byli, nie zajmowali Państwu czasu. Trzymaj kciuki. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, ja może bardziej i do Pana Burmistrza, i do Pana Pieli. Co jeśli tej aukcji nie wygracie? Tak, to zanim wypowie się Pan Burmistrz, jeżeli nie wygramy tej aukcji, nie będziemy w stanie zrealizować tego projektu i teren będzie wracał do Państwa. Państwa po miastu możecie go wykorzystać w dowolny sposób z każdym inwestorem. My do momentu rozstrzygnięcia aukcji i tak popłacimy czynsz dzierżawny, także nie jest to żadna strata ani inwestycja ze strony miasta. Jeżeli ta inwestycja się powiedzie, a czynimy wszystko, żeby tak się stało, jest to 30-letnia inwestycja do Państwa terenie. Obojętnie kto nie wygra wyboru, dołożą wszelkich starań, a z tego co wiem, to firma to nie to, że przyjechała na tego druku, ona już szukała kontaktów w odpowiednich ministerstwach. To nie są osoby, które nie podchodzą profesjonalnie do swojej pracy. My byliśmy, że tak powiem, już dopiero później na tym etapie, kiedy firma rozważała różne możliwości, jak Państwo słyszeliście. Natomiast my ze swojej strony jesteśmy zabezpieczeni i nie tracimy nic. Nawet powiem więcej. Teraz te grunty, które stoją, można powiedzieć, leżą podłogiem, już będziemy mieli po podpisaniu umowy dzierżawy, będziemy mieli wpływy do budżetu miasta, nawet z tego pustego pola, które będzie wydzierżawione dla firmy docelowo, firmy Kawasaki, a obecnie tutaj spółki K-Green Japan, jak dobrze pamiętam. Dlatego też uważam, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia z naszej strony, natomiast tak umowę zabezpieczymy, że po prostu, że w przypadku, to co zresztą powiedział Pan Piotr, jak nie będzie inwestycji, to oni też nie będą przecież płacić, tylko po prostu ten teren nam zwrócą do miasta. To jest dzierżawa. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście szczerze się głos panu burmistrzowi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to głosowanie, bo to jest nowa przyszłość dla naszego miasta. W to wierzę święcie. Naprawdę dużo pracy jest za nami i dużo pracy jeszcze przed nami. Chciałbym podziękować tutaj panie Piotrze na ręce szefostwa firmy Kawasaki za to, że doszliśmy do takiego porozumienia, że rzeczywiście ta inwestycja ma powstać właśnie na terenie naszego miasta, że ta lokalizacja została wybrana jako pierwsza do lokalizacji. Dziękuję oczywiście tutaj również panu za współpracę, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie ta współpraca, gdyby nie zrozumienie niektórych mechanizmów, nawet natury politycznej, o których później Państwu powiem w dalszej części sesji, to pewnie by się to wszystko nie udało. Do zobaczenia przy wmurowaniu kamienia węglowego w styczniu 2021. Dziękuję. Dziękuję. Także firma Kawasaki wpisuje się w Wielkopolską Dolinę Energii jako pewną perspektywę dla naszego całego subregionu. Turek jest pierwszy, ale nie tylko Turek. Myślimy o Kole, myślimy o Koninie, myślimy o Słupcy i muszę powiedzieć, że tacy w tej chwili włodarze, którzy są właśnie w tych miastach i w powiatach, mam nadzieję i widzę to, że łączy nas w tej chwili ponad podziałami.
potrzeba silnej, mocnej transformacji i uzyskania nowego, zielonego w tym wypadku, albo aspirującego do zielonego przemysłu. Kiedy się pojawi pierwszy zakład, pojawią się kolejne. To tak zwykle jest, że zaczynają przyciągać się inwestycje wzajemnie. Ja już w tej chwili byłem na spotkaniu w Słupcy, kiedy mi powiedziało, no nagle w Słupcy, słuchaj, ale tak, my jesteśmy we Wrześni i teraz jesteśmy między Koninem a Turkiem. I nagle widzą, że i Konin, i Turek zaczyna przybierać w sile inwestycyjnej, bo pojawiają się też kolejne inwestycje w Koninie za chwilę związane z Wielkopolską Doliną Energii. Wierzą, że stajemy się motorem napędowym regionu. I tak to będzie, Szanowni Państwo. Dlaczego tak to będzie? Ponieważ stawiamy na, po pierwsze, politykę Unii Europejskiej, politykę jak najmniej emisyjnej energetyki i stawiamy na ochronę klimatu z tym związaną. Czyli na wszystko, co jest najważniejsze w tej chwili w kształtowaniu nowoczesnych technologii i nowego przemysłu. Wpisując się w tę politykę, otwierając się na tę politykę, otwieramy się jednocześnie na pieniądze z Unii Europejskiej i na inwestorów, dla których brand Wielkopolskiej Doliny Energii zaczyna coś znaczyć. Ale on nie znaczy tak sobie, tylko z tego powodu, że my go zrobiliśmy, wymyśliliśmy Wielkopolską Dolinę Energii. On znaczy dlatego, że rozpoznaliśmy wspólnie z samorządowcami z tego regionu, że musimy postawić na brand energetyczny. Nie mamy szukać w naszym regionie inwestorów od sasa do lasa, tylko w świat musi pójść konkretne przesłanie. To jest region, który jest otwarty na inwestycje energetyczne, na inwestycje nowego przemysłu.